Chowaj ten telefon. Pani mnie tu chce pobić. Żeby Glisto mnie pobił. Muszę mieć na niego papier. Jakbym chciała cię pobić, to już bym cię pobiła. Już. My już gangstery. Stanie, Melice. Dobrze, panie porucznik. Dobrze. Skoro zachowujecie się jak zwierzęta, to będziecie w takim razie jako niesubordynowane zwierzęta w klatkach. Ale dlaczego? Dopóki się nie przeprosicie, nie wolno wam stąd wyjść. Przepraszam cię, stary dziadu, że się broniłem przed tobą, kiedy mnie zaatakowałeś. Przepraszam cię, że jestem od ciebie lepszy, jestem lepszym funkcjonariuszem i że zaatakowałeś mnie po prostu ze zazdrości. To jeszcze przeproś panią porucznik za to, że ją skłamałeś, bo to ty pierwszy podniosłeś na mnie tą starą, niedołężną rękę. A ty przeproś panią porucznik za to, że zaatakowałeś mnie, bo pani porucznik doceniła moją pracę. Nie. Przeproś panią porucznik, bo skłamałeś. Zaatakowałeś mnie pierwszy. Zamknąć się! Macie siebie przeprosić, a nie mnie. Nie ma opcji. Przeproszę tego głąba. Może 2 tygodnie zawiasu was przekonają. Ty pierwszy przeproś. Ty pierwszy mnie uderzyłeś, więc ty mnie przeproś pierwszy. Tak, nigdy byś mnie nie uderzył, a przed chwilą to zrobiłeś. Są kamery, pani porucznik, możemy to sprawdzić. To proszę bardzo, sprawdźmy te będę kamery. Będę tego sprawdzać, bo mnie to nie interesuje, kto zaczął, nie interesuje mnie, kto skończył. Proszę bardzo, sprawdź. Po prostu, do cholery jasnej, wszyscy tworzymy tutaj zwartą grupę i chciałabym uniknąć jakichkolwiek konfliktów. A wy w tym momencie stworzyliście między sobą konflikt. Dobrze. Felipe, dobrze. Ja rozumiem, że jesteś niezadowolony z tego względu, że Glinston dostał ten awans, ale on dostał tylko z tego względu, ponieważ jest dłużej w jednostce. No, tak się spodziewałem. Pani porucznik. Zresztą, pani porucznik. Zacznijmy, że jako PO1 jeździcie i sami pracujecie na swoje awanse. To nikt z was tak naprawdę nawzajem nie pracujecie na swoje awanse, tylko i wyłącznie wy. Pracujemy dla dobra tego stanu i tej policji, dlatego przepraszam cię, Forge. Bardzo cię przepraszam. Dlaczego się nie wpisywałeś do kartoteki, że pracujesz? Nie mam dostępu do kartoteki. Tak, nie masz dostępu. Policyjny chce tu zgłaszać, że się pracuje, a nie. Liczysz na awans, a tego nie robisz. Podstawowy obowiązek funkcjonariusza. Oficerze pierwszego stopnia. Pierwszego. Widzi pani porucznik? Ale nic. Przeprosiłem cię. Dobrze, moment. Rozwiążemy to szybko w takim razie. Glinston od dzisiaj jeździ sam, Melipe od dzisiaj jeździ za mną. Nie, pani porucznik, nie. Mimo, że go nienawidzę, to z drugiej strony go kocham. Proszę nas nie rozdzielać. Jak młodszy brat, lubię się czasem nad nim stawiać, ale bez niego około. Dobra, wychodzi. Przepraszam cię, Melipe. Nie, Glinston zostaje. Wchodzisz, Melipe, do Glinstona, daje ci sobie tatusiowego i lecimy w ale już mu wpierdol nas spuściłem, pani porucznik. Nie ale przytulasa tatusiowego. Aha, okej. Okay. Jezus Maria, dobrze. Sam chce go bić. Dobrze, tatusiowy. No chodź to. No. Tylko żeby był tatusiowy, a nie wychowawca. Nie? No nie wiem. Tatusiowy. Ściskaj. Tatusiowy, a nie wychowawczy. Ściskaj! Nie wiem. Ten awans. No dobra, chodź tu. Teraz ja nie wiem. No chodź! No chodź! Mmm.
No co? Jak z bratem. Ucieczka nie da bratu. Da czasem. W policzek. Dobra, Winston. Idzie do szatni, przebiera się w krótki rękawek. Ja zaraz robię ci przelew i kupujesz sobie radiowóz. Jest! Co? Będziesz miał nowy radiowóz jeszcze? Tak, i ty też będziesz miał ten radiowóz, bo jeździsz z nim. No tak. No właśnie. Chodź za mną, pokażę ci mój nowy mundur. Ma. Na Twitchu ma szefowa transmisję. Ale Glinstonowi dała awans, i nie. Babam. Cel drugiego stopnia z tej strony. Gotowy na patrol. Zabiorę oficera i go trochę pod szkole. Wstawaj, gamoniu. Męczyłem się po prostu. Wstawaj. Zmęczyłem się. Czemu się zmęczyłem? Jest mi w chuj przykro. Jest mi w chuj przykro. Dlaczego? Że nie mogę stanąć do tej walki. Mam kontuzję, tak? Może dlatego nie dostałem awansu. Aby wszyscy tutaj... Jakiś, nie wiem, publiczny lincz na mnie. A Melipę, co ty opowiadasz? Nie, przepraszam. Już wstaję. Ale przypomnij mi, Melipę, kto jest duży? Kto jest duży na służbie? Kto więcej pracuje? No ty, faktycznie. No właśnie. No właśnie. Przybijesz... No już, przybijam. Chodź. No, dobrze. No co, panie porucznik, ruszamy w takim razie. Bardzo proszę. Zmienię tylko swoją rangę na dispatchu. Swój status. Okay, 35, reaguję na 201. Prawie 47,6. Pokaż nową odznakę. Ładna. No. 42, tak? Pani porucznik? Odznaka pani porucznik też bardzo ładna. Tak? Tak, ładnie macie te odznaki. Też będę miał kiedyś takie. Będziesz miał, owszem. Ale póki chcesz, możesz o tym pomarzyć. Jedźmy na patrol, służyć temu miastu. Dobrze. Dokładnie tak. A ja jestem z tą wypłatą? No już poszła. A, poszłaś tak oto. Dobrze. W takim razie wyposażę się w nowy radiowóz. Bardzo proszę i uważajcie na siebie. Widzisz, Melipę, widzisz. Czasem warto popracować trochę, żeby awans dostać. Widzisz? Noś ten długi rękaw. Ciepło jest, będziesz się pocił. Przed chwilą w kurce zimowej chodziłeś, kurwa, na służbie. Ale co było przed chwilą? To było przed chwilą. Stałem się inną osobą teraz. Jesteś pod moją stopą aktualnie, krobak. Nawet dobrze się stało. Teraz tylko pytanie. Co wybrać? Vapid Scout? Vapid Torals? The Class Alamo? Vapid Fugitive? Dundre Atlant Slicker? To będzie najlepsze dla nas. Nie wiem, jak wyglądają większy, te pojazdy? Jakiś większy? Scout to jest taki duży, co jeździliśmy ostatnio. Scout to ten duży, offroadowy taki. Ten, co jeździliśmy od pani porucznik. Aha. Chyba Scouta bierzemy, co? Skaucik może skaucik. Ja wezmę wtedy coś innego, a jest Buffalo? Buffalo nie ma. Nie ma. Dobra, to ja wezmę skauta, ty weźmiesz co innego. Okej.
23211 na miejscu Zielony Sanchez, wybiega mężczyzna. Czy ktoś będzie coś? Wjeżdżowa offroad. Zobaczmy do środka. Mali pan. Opa. No kurwa, powiem ci, pachnie nowością. Z drugiej strony. Ty, ale powiem ci, dupę ma to poruszenie, ja pierdolę w tych shortach jeszcze. Widziałem jak się schyliła. Ale kogoś schyliła, kręcę. Na kogo? No, no schyliła się do półki, no. Do ciebie chciałeś powiedzieć, do ciebie, Forge. Do półki się schyliła, ale ja cię kręcę, powiem, that ass, ja pierdzielę, ona... Ona wie, co ona ma, ona wie, na czym siedzi, kurwa. Specjalnie to zrobiłem. Wie, mięciutkie poduszeczki. Co mi zawraca? Nie, mięciuteńkie poduszeczki. Malipa, to chciałeś powiedzieć. Ajde. I Forge będzie... Pewnie tak, Krystian. ...właścicielem. Na... Tych poduszeczek? Malipa, masz może jakąś amunicję? Ostro w lewo. Sprawdzę. Ciężkie. Coś tam mam. A porzuciłbyś, przyda się. Sława się podjechała pod... Trzyma jedną paczkę. ...kamienną ścianę. Skoczyła się śmiałem. Czekaj, akurat przeładuję sobie broń może. Zjedźmy gdzieś. A, bo 55 plus 1. Zaczynamy patrol. Jeszcze od strony Fort Secudo. Gdzie ty chcesz jechać? No gdzieś, żebyśmy przeładowali sobie gibery. To nie możesz samochodzie tego zrobić? Na drodze 68. Nie będzie bezpieczny chyba. Drodze rzutowej jest dużo, drodze 68. Będzie. A, ja powiedziałem brawo 55, jak ja jestem już Charlie. Jestem Charlie 42. No ta. Ciężko się przyzwyczaić. Charlie 42. Ponownie ciężki offroad. A później co jest po Charlie? No ja nie wiem. Ty. Echo chyba. 40. Nie no, na D coś. Tutaj szukać na drodze, ja spróbuję to nie jest A, B, C, D. 4. Delta. Delta 40 ileś. Mam go na momencie 20, zjeżdża do ciebie w dół. Potrzebuję 78. Gdzie się stawić? Dobra, no to lecimy na wsparcie. Gdzie oni są? Jakie jest wasze 20-20? Droga szutowa obok 68. Sandy Shores. Oni Sandy Shores są. To jedziemy. Kurde, to w ogóle nie zwalnia! A, czy nie jest? W porządku. Pojazdu. Jest ciężki, przez to może jest zwalnia. 10-4, widzę go. Problem tutaj, że podjechać, więc spróbuję tak siebie. No, Malipę. Wodzisz teraz z kimś ważniejszym niż wcześniej. No dobra. No, już nie musisz cieszę mi tego się, przypominać. Się no cieszę się. Ale też sam chciałbym dostać. Dostaniesz, tylko musisz, wiesz, wpisywać godzinę. Tylko, że ja nie mam dostępu do tej dokumentacji. Pani porucznik, to cię tam jak wiesz doda. Widzę go, kieruje się w stronę mostu. Wszystko jest też elektroniczne. Starszy mężczyzna, jak ja, masz ten problem, ale widzisz, dałem radę, no to ty, młody chłopak, na pewno sobie poradzisz. No dobrze. No. Spróbuję tam pogadać. Gdzie jest, jak jest ich 10-20? Aktualnie na Calafior Road w stronę... Północ. Idziemy na Calafior Road, fuck! No jedą na północ, cały czas szutrową. Nie wiem, czy nie lepiej autostradą, wiesz? Autostradą na lewo, zaznaczę ci. Zaznaczyłem. Czyli w lewo zaraz. Oj, przejechałem, ale to jest terenówka, więc możemy tędy, przez trawę. Fuck. Mam go 40, już tutaj na momencie 20 gdzieś mniej więcej? Mam go na momencie 20. Będzie jechał po drogą szczytową. Trudowa droga, my możemy wjechać tam. A, to 10-5. Ile mamy szczytowa, w kierunku wschodnim. Dobra, bardzo możliwe, że będziemy go... Ale możesz jechać tą drogą, słyszę. Bardzo możliwe, że będziemy mogli ich przeciąć.
drogę szutową. No, gdzie? Dobrze jedziesz. Dobrze jedziesz. Oni jedą w naszym kierunku, w sensie... O, fuck! Tak, bardzo dobrze. Uważaj, teraz ostrożnie. Będziemy jechać zaraz w prawo. Na autostradzie, przez most. I go przetniemy, albo dołączymy się do pościgu. Oczywiście, że tak, Konrad. Na plus 1, zaraz dołączymy do waszego 1080. Charlie, jest to kurwa Charlie. Pięknie. Charlie, jesteśmy jeszcze 40, spróbuj go odciąć z drugiej strony. Będzie na ciebie wjeżdżał. 10-4, tak będziemy robić. Charlie, oddał strzały tam gdzieś chyba. Gdzie? Właśnie tam niedaleko naszych funkcjonariuszy. Sto jeden to u was? 35. Odmawiam. Tak, będzie odmawiam, nie? Mhm. Dobrze, jedziemy? No, teraz pytam. Pytanie, czy będzie jechał w naszym kierunku. Mamy tak dobrą furę, że możesz śmiało w niego przyjechać. Zagradzę mu drogę. Pytanie tylko, czy tam przyjedziemy. Brawo, 59 do 45, zaraz będziemy na przeciwnym pasie. Nieruchoma. Kurwa. Co za gość? No to co? Co jest? Panie, jak oni jeżdżą ci ludzie? Ach, gadę 10-50. Ale wracamy już, dzięki sam. Brawo, przy Fordzie Zancuda, droga szutrowa przy Forcie na Zanku, dojedź prosto, jedź prosto. Prawo skręcać? Jedź prosto. W prawo chyba. Prosto. Albo dobra, w prawo, dawaj w prawo. Może być w prawo. Oni pojechali w prawo, ale myślałem, że tam przytniemy, ale tam jest wysoki most. Dobra. Jak wam się podoba dzisiejszy patrol? Mi się dobrze, bardzo podoba. Całkiem motocyklem, wow, to słabo skręca. Oh. Pierwsza podróż, fuck! Oh. Może z drugiej strony jakoś ich zamknąć. No to można byłoby zrobić, ale jakbyśmy przejechali przez ten most, nie? Ale spróbujmy ich gonić. Nie, bez tego mostu chyba nie da rady skręcić. Bo niech oni pod mostem przejadą. Więc dobrze, że to tak zrobiliśmy. Widzisz? A zaraz dojedziemy do nich. Mamy szybki pojazd! Fuck! Oh shit! O, tam jeszcze terenówka. Wyjedziemy, terenówka. Tu są bagna, ale nie tak głębokie, żebyśmy się utopili. Trochę wolniej będę jechał, żeby dojechać do nich. Mam nadzieję, że jesteś zły, maliperze. Nie idzie mi za dobrze tym pojazdem. Nie jestem zły, nie jestem zły. Myślę o pani porucznik cały czas. I nogach. Powiedziała, że na mnie się troszeczkę zezłościła, że... Cię bobiłem, ale mimo wszystko pokazałem, że jestem silniejszy, więc może na mnie będzie teraz bardziej leciała. Tak, będzie leciała, no takie nie terajne. Proszę cię, i zobacz jak to zawija na bok. Ciężko się tym jeździ, powiem ci. Ciężki ten scout. A zaraz dojedziemy do nich. Robimy tak dużo bączków, kurwa, a jeszcze... Jechali chyba na bok. Jeszcze nam uciekli. O 10.20, czy oni w góry wjechali? Jechali w góry. Dawaj, odbijaj w górę. Mamy offroad. Mamy fucking offroad. To jest idealny pościg dla nas, teraz musimy się wykazać. Tak, jadą, widzisz przed nami. Widzę, skaczę po tych górach, jedź prosto. Złoto RP, panie, dzięki. Ale przygoda, co? No, dawaj. Oby się na tym motocyklu wyjebał. Uważaj. O kurwa! Nie! Dawaj! Nie! No i spokojnie, zatrzymuję go. 4, on zaraz tu zjedzie, zawraca podobno. Zawraca. Zawraca. Jedzie, patrz jak zapierdala. I co? Przewidziałem przyszłość. On może się rozbić do... na prawo twoje.
24. Kurwa, przestań te bączki robić, dawaj za nim, kurwa. Dawaj za nim! A co jak zapierdala, to ciężko się tym jeździ, przysięgam ci! Jeszcze na drogę szutową, na naszym skościerzu. O kurwa! O kurwa! Zrzegam się! Gdzie to jest? A, śkręcił głowę. No kurwa, na zewnątrz ci mówię, że samo tak jedzie, ty! Gdzie on skręcił? No, może oddaj tą znakę, wrócimy do klasycznego radiowozu. Gdzie on pojechał? Nie wiem! Tutaj pewnie w prawo. 4-5 musi odbyć w prawo. Ktoś go widział? Musi jechać w prawo. Znaczka jak odbija w prawo. No zobacz no! Ledwo trawę zahaczymy i od razu zawraca, ty! Sprawdź jeszcze raz. Widzisz go tam gdzieś? Nie. Zobacz, zobacz no! Obraca nam ten pojazd! Musimy zmienić go! Ten scout to jest... na zresztą. Zdrawać może visual? Nie widzimy poszukiwanego. Dobra, znam do pościg. My go nie rozpoczęliśmy, więc myślałem, że... trudno, no. Nie nasza wina. Nie nasza wina. Jeszcze może go tutaj dogonimy. Wyłącz sygnalizację. Tak mi się też wydawało, ale nie byłem przekonany, że on po prostu do wody się wjebał. No trudno, Melipe, no trudno. Czasem trzeba uznać wyższość rywala. Tym bardziej, że na radiowóz nie chcesz współpracować z nami. Ja to Charlie 45 rozpoczął ten pościg i go zgubił. No Charlie, zaraz będzie nowy Charlie chyba. Ty masz w tym cały czas Bravo 55 na dispatchu. Musisz sobie zmienić. To. Co mówisz? Masz cały czas Bravo 55 na dispatchu, musisz sobie zmienić. Wiem, próbowałem to zmienić, ale chyba dopiero jutro będę mógł to zmienić. Nie, musiałbyś wpisać na dispatchu 10.42. Tak? Tak. Oficer pierwszego stopnia i... wie takie rzeczy lepiej od oficera drugiego? Oficer pierwszego stopnia zamknie łeb na chwilę. Zrobię to jak najszybciej. Ej, widzisz ten pojazd? Tak. Wypadek jakiś. A, tam jednostka z tyłu już się nim zajmuje. Znowu mi nie wyszło. Opa. A, teretetem. Gdzie teraz? Chyba mechanik, co? Tak, pojedziemy do mechanika, naprawimy szyby, trochę się porozbijały. I co, trzeba wracać na patrol. Chyba masz czacze, poruczniku. A, poruczniku. Jak ja cię nazwałem. No, to mi się podoba. Chciałbym być porucznikiem. Chciałbyś być, właśnie. Miałbym spotkania tajne i prywatne z panią porucznik. Jeszcze kiedyś będę porucznikiem. Ale widzisz, ja mam do tego bliżej. O, jeden malutki stopień. Kłóciła mnie pani porucznik, bo jeżeli zrobilibyśmy naprawdę jakiś wielki, wielki wyczyn, to co, nie moglibyśmy dostać wtedy awansu? Tylko i wyłącznie za, że tak powiem, czas pracy? Ale wielki wyczyn wykonałem po pracy. Pani porucznik wydało. To dlatego dała ci awans. Nie chciałem mówić, nie chciałem się chwalić, ale... działo się wczoraj w nocy. Wydupcyły się?
Pani porucznik dlatego... jest szaloną kobietą. 211, 211, jedziemy, zgłoś to na radiu. Brawo, 59 plus 1, 1076 na 211. Zazostał GPS-ie. Co, 47, 211, Mizur Park? Wiesz co? Zaznaczyłeś się mechanika, po prostu jedź prosto. Jedź prosto cały czas. Prosto. Informuj mnie o trasie. Dobra. Sprawdzimy się, jak ta fura... Wiesz, radzi sobie w takich wąskich uliczkach w mieście. Dobra, zaraz będziemy odbijać w lewo na Egin Avenue. Powiedz kiedy. Mam zwalniać tutaj? Albo nie, jedź prosto. Jedź prosto i tutaj w lewo, i tu w lewo. Teraz w lewo, tutaj. Tu w lewo. Sklepem leży, wybiega mężczyzna ubrany w białą bluzę. Będzie chyba pościg. I czarne krótkie spodenki z bandamą na twarzy. I tutaj w prawo? Zaczynamy 1080, kierujemy się w stronę kastyna. Aha, shit. Aha. Zawrotka. Bridge Street, kierunek północny. Jedzie w naszą stronę. Glory Way, stronę kasyna. Zatrzymaj się! Przepraszam, że przejmujemy U1. Przejmujemy U1. Mój o trasie. Ty jesteś teraz radiowym. Aha, radiowiec. W dalszym ciągu trwa 1080 za pojazdem, który najprawdopodobniej dokonał napadu na sklep. Jest to czarne Ledge. Jesteśmy teraz na Meteor Street i skręcamy w Calica Avenue. Mamy 1080. On też miał. Dawaj, zejdź. Kontynuujemy pościg, Power Street. Skręcamy w Spanish Avenue. Prędkość pościgowa to około 45 mil na godzinę i przyspieszamy. Mijamy sklep z ubraniami na Harvey County Avenue. 10.03. Wracamy na Occupation Avenue i kierujemy się znowu ponownie na północ w kierunku kasyna. Pojazd zawraca w kierunku miasta. Będziemy przejeżdżać niedaleko szpitala Pillbox Hill, ale jednak nie. Pojazd zawraca ponownie. Neguje Del Plero Freeway i będziemy jechać prawdopodobnie blisko szpitala Pillbox Hill. Jedziemy w tym momencie autostradą. Ale zajebiście przyspieszył. Natomiast tak nie przyspiesza. Ale kurwa, ale dojebał kurwa. Nitro ma czy co? Jakieś nitro ma chyba. Pojazd porusza się przeciwnym pasem ruchu na Olympic Freeway. Zawraca. Mhm. Cały czas jedziemy Olympic Freeway. Którą skręcił? Na dół pojechał. Kurwa. Za późno zauważyłem, że na dół. Nie zdążyłem zareagować. Te światełka za późno, no ale dobra. Może przejmą go. Zapisałeś rejestrację? Nie, a masz włączony radar? Ja zapamiętałem. Tak? Okej. Tak. Gdzie pojechał? Prawdopodobnie na górę. Czy ktoś widzi to czarne leci? Los visual kolny. Aaa, trzeba zgłosić 72. No dobra. Znowu nas wiał, ale zobacz, jak takim radiowozem wielkim mamy się w takich małych uliczkach zmieścić. Dobra, no to w takim razie 1082. W takim razie 1082 aktualnie. Na czarnym energy. Sprawdzimy ten pojazd. Zatrzymam się tutaj. Pojazd nie jest zarejestrowany w systemie. Ajajaj. No dobra, to mechanik. Poszukiwane czarne LEDzi nie zostało zarejestrowane w systemie. Prawdopodobnie zostało skradzione.
No niestety. Dobra, idziemy do mechanika. Mocne te samochody mają. Trzeba szybko awansować i jakąś dobrą furę. A sam widziałeś, no tak nas na prostej tak. Wysadził. Cześć, 2076 na 58B. Mało kadetów na służbie, prawda? Wszyscy pozdawali egzaminy? Kadetów to bym docisnął do ściany. Docisnął do ściany. Kazał im pan podcast? Na temat roleplayu? Dla mnie kadet to jest gorzej niż bezdomny. Gorzej niż jakiś niewolnik. O kurde. Jak zobaczę kadeta jakiegoś, co zrobił go za kort, pytar może mu duszę prawie. Wezmę po trochę szacunku. Ty na czerwonym. To jest to LG? Nie, raczej nie. To jest czarna dapsta. Będzie rozpoczynamy jeździć 80. Czarny sedan chyba jakiś, ale nie wiem co to jest. Dubsta to jest? No dobra, nic. Prawo 59, rozpoczynamy 1080 za pojazdem. Czarny kurwa. Sedan. Zjedź! Nie widzisz, że sygnalizację włączoną. Dawaj, prosto i w lewo. Tutaj w lewo. Ja się zgubi, bo zajechał mi drogę jakiś kolega jego. W prawo. Kurwa. No i zgubiliśmy go znowu, bo jakiś jego kolega zasłonił nam drogę. No. Brawo, 90, 82. No, jak coś zgłaszał, to się nie powtarzaj. No ale to ja zgłaszałem, no, zgłaszałem 1080, więc ja zgłaszam 1082. Co ty pod komendą? Chyba go widziałem. To on. Ty, faktycznie. Chodź. Rozpoczynamy 1080 za pojazdem, który przed chwilą nam uciekał. Znajdujemy się w tym momencie na północnym Rockford Drive. Przyjmijcie U1. Jeden, zawsze jest tylko trawa. Ale farz, to ma trawa, zobacz, to w ogóle nie skręca! Wymanewrowałem, co drzesz pizdę, oficerze! Przepraszam, to wszystkie a może takie szybkie 1076 do szkoły jazdy? Jeszcze raz przejść kurs, co? Dla oficera drugiego stopnia. A może byś nie zazdrościł mi takiego pojazdu większego? No kurwa, no dobrze. Może pojazd zazdroszczę, ale nie umiejętności. No to jest tutaj ktoś seks uprawia, dawaj. W miejscu publicznym. No nie, to jest samotna pani. Już tutaj przyjechali. Musimy dołączyć do nich 48. Chcemy prawo na Power Street. Zmienimy radiowóz, co? Ten jest za duży, to jest w ogóle gdzieś na Sandy, żeby jeździć, nie tutaj, w mieście. Lewo. Uwaga, nie widzi pani za sygnalizacji, jedziemy, pojazd uprzywilejowany. Co jest? Prawo. Dawaj. Dawaj prosto cały czas, bo on skręca teraz. O nie, zawrócił, ale dobrze jedziesz i teraz... Kurwa, zawróć. Patrzę tutaj, gdzie na mapie znajduje się 40 osełka, teraz w prawo i widzisz radiowóz. Tak. Przyjeżdżamy na salę New, kiedy komenda. Prawo. Ej, a ten za nami to kto? Właśnie nie wiem. Przesuń jeszcze w lewo. Dredzik bez GPS-a chyba. Ciężone osoby. No bo dojechaliśmy.
Myślę, że ten pojazd. Gdzie on skręcił? Gdzie on jest? 10-2. A 10-2 jest chyba, czy nie? Nie wiem, nie mam pewności. Nie, to nie ten pojazd? To nie ten. A może? Przepraszam pana bardzo. Proszę? Proszę wyjść z samochodu, proszę unieść ręce do góry. Poszukujemy. Gdzie gadałem z waszym policjantem na stacji paliw? Co jest? No nie sprawdzimy tego, sprawdzimy. Poszukujemy podobnego pojazdu, do którego pan się porusza. Proszę sprawdzić go, panie. Zobaczcie, co ja mam przy sobie. Weź sprawdź go, a ja zobaczę blachy. Od razu przypominam, że MLIP FON to jest numer odznaki 59. Oficer. Bardzo dobrze. Sprawdzimy pana. No a za co? Za co, za co? Proszę pana, za co? Przed chwilą normalnie na stacji sobie stałem, gadałem z pana. Co tutaj? Co to jest w tych butelkach? Leki. Leki? Jakie leki? Nieodpowiednie miejsce, nieodpowiednie czasie. Dla wujka. Leki dla wujka? Tak jest, wujek jest ciężko chory. Ma pan receptę na te leki? No jakbym zadzwonił do wujka, to wujek by pokazał, no. Ja dostałem ten. Od tej pory są te e-recepty, wie pan. E-recepty. A pojazd jest pański? Dobra. Nie, pojazd wujka. Proszę mi podać numer telefonu do wujka, zadzwonię do niego, zapytam. Powiem panu, że ten, albo pan musi mi wyciągnąć telefon, albo rozkruć mnie na chwilę. Dobra, to zadzwonię ciężko. Z pana telefonu do wujka, zobaczymy, czy to dla niego faktycznie. Dobra. A to wujaszek, zaraz się dowie, że tutaj zatrzymanie było. Żebym miał dobrą wymówkę dla pana. Wujek jest zapisany Jimmy. Czemu na przykład nie wujek Jimmy? Tylko Jimmy. Czemu nie wujek Jimmy? Bo z wujkiem się prawie trzymam jak z bratem. I tak mówię do niego. Dobra. Wujek? 43. Dzwonię w takim razie do wujka i biorę na głośnik. Dobrze, dobrze. Pup. Pup. Halo. Halo, halo, wujek. Dzień dobry. Momencik. Tutaj funkcjonariusz, oficer pierwszego stopnia, Melipe Fontes. Dzień dobry. Zatrzymaliśmy tutaj być może kogoś, kto jest z panem spokrewniony, ma przy sobie jakieś dziwne substancje i tłumaczy, że to leki dla pana. Czy pan może to potwierdzić? Dokładnie potwierdzam. Na co to są leki? Ciężko chory, to są chory. Są leki na chorą prostatę. Na chorą prostatę. No dobrze, no to w takim razie życzymy zdrowia. Ja. Dziękujemy serdecznie. No dobrze, oddaję panu telefon. Ja bym udzielna, ale fajny wujek. Jakiś sztywny trochę. Tak, taki sztywny troszeczkę, ale słychać było po głosie, że chory. No mówię, no ale wujek i tak jest gitem. Dobra, ma pan dzisiaj szczęście. Dziękuję panu bardzo. Właśnie chcę jak najbardziej, dziękuję. Do widzenia. Dziękuję jeszcze raz. nie kłamał. A widzisz, czasem ludzie rzeczywiście robią coś dobrego. Nie każdy jest bandytą. Mhm. Dzisiaj w ogóle kogoś dorwaliśmy? My jakby w pościgu? Chyba nie. W pościgu nie. Skupiliśmy. A tam od razu 5. Po prostu partnerzy zawiedli, tak? Ostatni solo pościg, który mieliśmy, zakończył się absolutnym sukcesem, tak? Dzisiaj złapaliśmy też, goniliśmy przecież tego jednego zatrzymanego. Jak myślisz, będziemy iść tym scoutem, czy coś zmieniamy? No możemy jechać po moją radiolę. Gorszy od tego scouta. Co? Jest jeszcze gorszy od tego scouta. Mam 7,5 klock. Mógłbym jeszcze, wiesz, sprawdzić inne pojazdy.
No to możemy spróbować. W katalogu było ich przemysł 5. A ile zapłaciłeś za skauta? 2500. No to nie jest źle. No to jeszcze możemy pojechać do komendy i sprawdzić. Okej. Jak to się dobrze ogląda, no. Patrz, patrz, jak już panuje. Ej, malutka! A co? Fajna jesteś. Dziękuję. A po co tak? Po co tak w trakcie jazdy pani ściąga ten dach? Chciałam panu pokazać właśnie to. Patrz na to, malutka. Proszę zobaczyć. O kurde. Idziemy. Nieźle. Zlecą na mnie. Mam nadzieję, że to się nagrało. A, mam nadzieję. Teraz trzeba zagadać do panienek. Ej, malutka. Bo taki sobie, wiesz, puścić sygnały. Bdęg. To do mnie było? Nie, do ciebie, co ty tam stało? Bdęg. Dealer. Pokazałem mu coś. Gdzie mam jego... Porno marihuana. Podlaną jakimś... to jakimś toksycznym ścierwem. Zielone masz? Mam zielone, no. Ja jestem policjantem, mogę stać i przejechać na czerwonym. Oj, co to jest za parking? Wezmiemy chyba lawetę policyjną, co? Chyba tak. Jeszcze zobacz, gdzie przyczepione blachy ma. Dobrze, wzywam już. Wzywam lawetę. Zrobię jeszcze zdjęcie, jak on jest zaparkowany. Czerwona linia. Dobra. Jest wodyczka. 23 na 58, jak już. Krokiecika, skurwysynu, krokieterka. Twoja matura dla mnie już zerka. Właśnie tak.